No i witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. E, dzisiaj troszeczkę ze szklarni, bo na zewnątrz, no oczywiście, nie ma pogody. E, końcóweczka czerwca. E, banan Priankhens w końcu wypuścił drugiego liścia, teraz będzie wypuszczał trzeciego. Będzie chyba żył, to jest ten, którego ratowałem, bo mocno zaczął od spodu, od ból wygnić. Jest już teraz zasypany całkowicie ziemią, nie podlewam go od góry, tylko leję mu od spodu do spodka, żeby troszeczkę od spodu wciągnął wilgoci. Ogólnie ziemia jest taka w miarę suchawa, no żeby tam się właśnie nie rozwijał ten grzyb dalej w tej bulwie. On by dość szybko może odbił, gdyby była pogoda, której nie ma i w tym roku nie wiem co z tą pogodą będzie, na razie się też nie zapowiada. No, ale jest jak jest, trzeba go ratować. Czasami mu tu puszczam ciepłe powietrze i dogrzewam mu donicę. Za chwilę mu też puszczę po naszej rozmowie na godzinkę. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać takie drobne roślinki, które przyjechały do mnie z ostatnim zamówieniem było to zamówienie, które robiliśmy wspólnie z widzami. No, w sumie widzowie to dwie trzecie roślin zamówili. Ja się nawet nie spodziewałem takim tematem, rzuciłem, że zamawiam rośliny. Kto chce, to się może wrzucić do zamówienia. No i było bardzo dużo osób. Oczywiście tutaj jeszcze uściślam, że nie doliczałem sobie nic tam do roślin, bo nie było też czego doliczać. Te rośliny bardzo drogie. Poza tym roślinami na razie nie handluję. To przysługa była dla widzów, więc te rośliny mieliście w tych samych cenach, w których sprzedaje je ten producent czy hodowca. Jedynie przesyłkę żeśmy sobie porozbijali, że wyszło to taniej, bo to szło z zagranicy, a te przesyłki z zagranicy to zawsze jest kilkadziesiąt euro na ogół. Tak to wygląda i teraz tak, no dwie rośliny już widać, te, dwie maluchy, te dwa maluchy, zaraz je rozpakuję, powiem Wam co to jest. Są to rośliny, które dostałem tam za, no powiedzmy sobie parę euro, tam około 10 euro, można mniej. I są bardzo malutkie, no generalnie będę je ciągnął, można też kupić większe, ale... Rośliny, które się sprowadzają, i szczególnie te rośliny, które są rzadkie, nie są tanie. One na ogół te ceny się wahają od mniej więcej 20 euro do 40 euro. Większość roślin, ale są rośliny też, które niemal 100 euro za sztukę kosztują, i jedną z takich roślin mam. To była właśnie roślina, z której powodu zamówienie robiłem. Te maluchy to tak dobrałem dodatkowo, i tu z jednym widzem też zamawialiśmy. Dwie duże dżaboty Nie pokażę je w dzisiejszym odcinku, będzie to na którymś z odcinków, kiedy będzie trochę lepsza pogoda. I zobaczymy, co tam z tą jabotykabą się będzie działo. Na razie jest posadzona. Także, jak Was to bardzo ciekawi, to zapraszam do kolejnych odcinków. A dzisiaj, właśnie rozpakuję te dwa maluchy i jeszcze dwa kolejne i pokażę Wam te mniejsze roślinki. Tak, ogólnie w szklarni jest lepiej niż na zewnątrz, pomimo tego, że no, prawie już jest lato. I tutaj przynajmniej jest te 20 parę stopni cały czas. Choć na zewnątrz też nie ma jakoś bardzo zimno, ale temperatura tam nie rozpieszcza. Jest duża wilgoć, cały czas mrzy taka mrzawa. Nie jest fajnie, po prostu. Eee, także w sumie niektóre rośliny, które są na zewnątrz, powinny być tu w środku, tak szczerze mówiąc, bo jest tam bardzo kiepsko. Eee, co tutaj teraz widzicie, też takich mniejszych roślin, bo dawno nie pokazywałem. Eee, tutaj mamy sapodille, które mi się udało podciągnąć do całkiem fajnych, małych roślinek. Eee, kiedyś miałam sapodille, ale niestety. Padły. Są to bardzo trudne w utrzymaniu rośliny. One muszą być non stop w świetle. Właściwie światło ledowe widzę bardzo lubią, ale lubią też stać bezpośrednio pod nim, czyli pod takim dość dużą dawką tego światła. No i spodziewam się, że może przetrwanie do przyszłego roku. Mam taką w ogóle nadzieję. Nie? Ogólnie to jest roślina też tak mega trudno dostępna, że, że praktycznie niedostępna i też w ogóle nasiona bardzo rzadko kiełkują. Ale co, koniec gadania, bo trzeba się zabrać za rozpakowanie tych małych doniczek. Na pierwszy rzut idzie ten maluszek, tutaj macie nazwę, pod spodem jeszcze macie nazwę, bo zapomniałem taką bardziej potoczną. Ale popatrzcie, jak to jest zapakowane. To trzeba normalnie tak delikatnie rozpakować, bo to jest tak cienki patyczek, że można uszkodzić. Wszystko jest poowijane, no bo wiadomo, do transportu, żeby się ziemia nie wysypała. No i tak drzewko wygląda, owocki w kolorze czerwonym. Zobaczymy, czy kiedyś zaowocuje takie małe drzewko, zanim zaowocuje, to pewnie minie z 4 lata o ile nie więcej, i tak właściwie nic na jego temat nie wiem. Nie wiem jak szybko rośnie, nie wiem jak jest łatwe czy trudne w utrzymaniu. Zobaczymy, trzeba potestować. Doniczka może być. Na razie nie przesadzam taka trochę długawa, ale jest OK. Nie ma po co na siłę przesadzać rośliny, niech rozwinie system korzeniowy, a potem łatwo wyjdzie z doniczki i dostanie ją trochę większą. Kolejna roślina, która zostanie zaraz zaspakowana, to jest pitanga tuba. Jest to roślina bardzo podobna do pitangi, pewnie bardzo spokrewniona też. Owoce są praktycznie identyczne, tylko że kolor żółtego I też nie za dużo o niej wiem Przypuszczam, że jest bardzo spokrewniona z pitangą I sama hodowla i wszystko będzie tak samo Ale nie mam takiej stuprocentowej pewności To się nam okaże z biegiem czasu Też delikatna mała rysinka, też potrzebuje trochę czasu Chociaż pitangi rosną bardzo szybko, zauważyłem Szczególnie czerwone I wracając jeszcze na chwilę do pitangi Pitangi czerwone dużo lepiej owocują od pitangi tej ciemnej, czarnej ja mam obie. Czarną mam tą, ten duży krzew, który Wam już wielokrotnie pokazywałem, czerwoną też mam mniejszą i ją też sobie ukorzeniam. Zobaczymy, czy coś z niej wyjdzie. Za chwilę się zajmę rozpakowaniem tego maleństwa. A tu macie pitangę zwykłą czerwoną. Ona ma bardzo dużo... Y od ziemi, takich odrostów, i ja już to wcześniej troszeczkę skory poobskorbałem przysypałem ziemią i mam nadzieję, że się to ukorzenia, wszystko tam w tej ziemi i będę mógł to porościnać. Będzie tych pitang dużo więcej, bo takiego krzaka nie chcę, wolę małe drzewko. A tam tych badylków, patyczków od spodu jest mnóstwo, jeszcze nawet nowe wychodzą, widzę. Także bardzo się krzaczy ta pitanga czerwona, ale szybko rośnie. Ja ją kupowałem jesienią, chyba tak. No i była tej wielkości. A teraz zobaczcie bardzo szybko nabiera ilości gałązek, liści i idzie jak burza. Wracając jeszcze w ogóle do pitangi, nie doradzam kupowania nasion, bo po pierwsze tak, ciężko dostać nasiona. A druga kwestia jest taka, że nasiona pitangi są prawie nie do odróżnienia z nasionami czereśni czy wiśni. No i z tego co wiem, częste są oszustwa właśnie w ten sposób. Po prostu dostajecie nasiona wyplute z zwykłej czereśni. Ktoś sobie zje czereśnie, wiśnie, wypluje, nasiona wam sprzeda pod właśnie nazwą pitangi. I żeby się tu właśnie nie dać nabrać, lepiej szukać roślin choćby małych. No i pitanga tuba została rozpakowana. Zobaczcie, tam jest jeszcze nasionko. Jeżeli to nasionko odpadnie, to spróbuję wam je wyczyścić i pokazać, żeby było wiadomo, jak jest podobne do zwykłej czereśni. Ja tu dosypię za chwilę troszeczkę ziemi, opiszę sobie doniczki i rozpakowuję następną roślinę. No, i są jeszcze trzy pitangi do rozpakowania. Są to pitangi z ciemnym owocem. Jedna jest od widza, który jeszcze czeka na dostawę roślin z Wysp Kanaryjskich, i tam po tą łączoną przesyłką mu to odsyłam. Natomiast dwie zostają u mnie. Wszystko jedno, które i tak to wszystko bardzo szybko rośnie. Także ja się zabieram za rozpakowywanie. Nie wiem, czy w przyszłości będę szczepił, czy zostawię, tak żeby sobie rosły. Na razie nie ma o czym gadać, bo są to bardzo małe roślinki. No i wypadałoby rozpakować, żeby był dostęp do ziemi do podlewania. No, i tak wyglądają pitangi po rozpakowaniu. Raz, dwa, trzy. Ta jest podwójna: to nie są dwie rośliny, tylko ona się po prostu już rozkrzewia na samym dole. Podobnie jak tamten mój krzaczor, który ma mnóstwo takich rozkrzewień. No, i znalazłem też takie małe nasionko. Nie mam pewności, że to jest pitangi, ale leżało blisko systemu korzeniowego. Powiem wam, że bardziej podobne do grochu. Nie ma skorupy tak jak czereśnia. Wygląda jak suchy groch. Może to jest pitanga pitangi, może nie. W każdym razie z tej pitanga tuby, którą pokazywałem wcześniej, nasiono wydaje się zdrewniałe, Może kiedyś je tam wyciągnę, jak odpadnie, i zobaczymy, czy faktycznie jest drewniałe, tak jak nasiono z czereśni. W każdym razie, kupowanie nasion, no i tak jest. Kiełkowalność roślin, w ogóle takich tropikalnych, które kupuje się gdzieś tam w sieci, jest niemal na poziomie zerowym. Zresztą ci co się ją to wiedzą. Tak to wszystko wygląda, ja już będę kończył, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, cześć, na razie.